Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Wiedźmaka pierwszego. No i kontynuujemy. Wejdźmy najpierw w schadzkę. O tak, widzimy Geralt, jest wciąż pijany. I prawdopodobnie musimy się przespać. Tak przynajmniej z tego wszystkiego wynika. No dobra, wyszliśmy z tego. No i teraz znajdźmy jakieś ognisko. Tu co z tym psem jest? Co mu jest? O! Dobra, tak w ogóle to chciałbym podziękować użytkownikowi. No nie pamiętam Niku, ale bardzo chciałbym podziękować za to, że dał mi małą wskazówkę co do mieczy. No i tak, gramy dalej z psem Oda. Ja go biję? Pozdro. O, ja głupi. Dobra, czekajcie, schowam ten miecz. Schowasz już Geralt sam, czy ja mam ci jakoś pomóc? Dobra, pies Oda uciekł chyba. No, nie mogę go schować tego miecza. Co za fail? Czekajcie, czekajcie. Tak, schować. O! No nie było jak schować. Fek. Dobra, idziemy z tym mieczykiem walić psa Oda. Niech sobie tam bujuje. Nie bujujemy, to nie obchodzi. Tak, wyciągnąłem miecz, a schować go nie umiem. Fail. Dobra, pomedytujmy sobie przy ognisku. No do świtu, proszę bardzo. Okej. I teraz mamy udać się do Wielebnego prawdopodobnie. A może tutaj? Dom Wielebnego, tak jest. Dobrze idę? Dobrze idę. Idziemy tędy. Ten da się przejść? Może na około będę szedł. Odo. Grubasku mój. No trzeba iść na około. Ooo, fail. No szkoda. Nadłużymy trochę drogi, ale przynajmniej mam czas z wami pogadać. Tylko o czym by tu pogadać? Tam nie wiem. Poczekajcie chwilę. Ekwipunek. Czaszka Bargesza. Pięć trzech Bargesza. Nie, bo jest prawdopodobnie zadania. Kolega mi mówił, że jest to zadanie. Na chyba czaszki. Czy coś tam z berkeszami? Ja nie wiem, czy to chyba czaszki były. I bodajże potrzebowaliśmy ich 5. Jeżeli dobrze pamiętam to, co mi mówił. Ale pewnie nie jestem do końca. No ale co, idziemy przez wioskę do Wielebnego. Berebem. Diabli nadli. Fajnie. O, tu są gęsi. Zajebiście. Czy to kaczki? Gęś pewnie. Kaczka to jest to. O, to są kaczki. Tamte są gęsi. Moja znajoma. A nie, to były wróble? Wróble, kurwa. Sam już nie wiem, kurwa, ten świat będzie mnie trochę dziwny. Dobra, szukamy Wielebnego. Gdzie jesteś, panie Wielebny? O, czeka na mnie, fajnie. Mów szybko. No więc tak, proszę bardzo, zaniosłem wieczny ogień do kapliczek. Zaniosłem wieczny ogień do kapliczek. Kłamiesz! Przed chwilą była tu wieśniaczka, lamentując, że bestia rozszarpała jej męża. Mówiłem ci, że to nic nie da. Gdzie moja zapłata? A, tak. Zapłata. Klątwa musi być silniejsza, niż myślałem. To wszystko przez tę wiedźmę, Abigail. To zła kobieta. Wiedźma. Może będzie w stanie powiedzieć coś więcej. Chcesz zadawać się z tą bezbożnicą? Mówię ci przecież, że to ona sprowadziła na nas bestię i wszystkie inne nieszczęścia. Być może. Jednak chcę z nią porozmawiać. Musimy dowiedzieć się, skąd wzięła się bestia. Zrób to i przyjdź do mnie. Zrobię to za 300 orenów. Jesteśmy biedną wioską. Mogę ci zaoferować 200. Zgoda.
Okej, ale jeszcze chciałem z tą pogadać. Mów szybko. Więc nie kończ tak szybko tej rozmowy. No i o to proszę bardzo. Odo, Haren i Mirkula. Odo i Haren mają już spokój z potworami. Oczyściłem też kryptę z guli dla Mikula. Przyznam, że zrobiłeś na mnie wrażenie. Być może masz szansę w walce z Salamandrą. Żeby ich pokonać, muszę najpierw wiedzieć, gdzie się ukrywają. Nic ci nie powiem, dopóki nie zabijesz bestii, wiedźminie. To mój warunek. Do zobaczenia. Czekaj, my o tym jakaś opcja była rozmowy. Mów szybko. No. Jesteś kapłanem Wiecznego Ognia? Tak, bezbożniku. Jedynie Wieczny Ogień ocali nas od białego zimna. A tacy jak ty zginą wśród zamieci. Zginą wśród zamieci. To stara przepowiednia i tliny, elfie wiedźmy. Ale Wieczny Ogień nas ocali. Ciekawe. Stary świat skona, by odrodzić się z ziarna, które nie wykiełkuje, lecz wybuchnie płomieniem. Chyba przeczysz sam sobie. Kpisz, wiedźminie. Zatem powiedz mi, kto dał ci prawo do mieszania się w sprawy ludzi? Tobie, mutantowi, pozbawionemu emocji i uczuć. Odpowiedz, kto? Wieczny ogień. Ogień, bez wątpienia. Wracaj do swoich ciemnych sprawek, odmieńcze. Do zobaczenia. Dobra, do zobaczenia. Widzę, że nie jesteś zbyt rozmowny. O, mamy tu dodatkowe talenty. No, spoko. Tylko teraz, gdzie jest jakieś ognisko? A może możemy bez ogniska rozdać talenty? Bohater? Mogę rozdać tak, o? No nie mogę, kurczę. Znajdźmy jakieś ognisko teraz. Ognisko, ognisko, beczki nie potrzebuję, potrzebuję ogniska. Dobra, sam nie wiem. Tak w ogóle to gdzie mamy iść? Czekajcie, zadania. Zadania. Zaufanie wielebnego. O, pokaż zadanie na mapie. Dobra, idziemy w takim razie do domu Abigail. Abigail, jak to się wymawia fajnie. Aby porozmawiać z nią na temat bestii. Oh yeah. Może przy okazji spotkamy jakieś ognisko. Napotkamy się na ognisko, spotkamy, tak. Dobra, nie odzywam się już. Robię z siebie tylko debila. Berbem. Co to kurde jest? No ty fy. Co tu krasnoludy mieszkają? Dobra, pozdro. Nie wnikam w to. Ja szukam ogniska. Widziałaś, jak jest tu brama? Nie ma ogniska. Ojojoj, czemu nie ma ogniska? Co się stało? Czemu to akurat my? Dobra, idziemy do Abigail. Jeszcze spora drogi kawałek pewnie. No a jak? Bo czekajcie, jeszcze otwórzmy sobie ekwipunek. Ale tu mieliśmy do zobaczenia pewne questy przeciwnie ludziom, czekajcie. Przeczytajmy sobie to. Elfy, okej, okay, fajnie, będzie się o elfach. Przeraza. Gnoby, okej. Okay. I tu jakaś monstrum, wiedźminia, opisanie. Wiedźmini. Przeczytam. Czekajcie, zamieć, no. Tu są pewne księgi, które chyba tu czytaliśmy. I coś jeszcze, czekajcie. Ułóż to normalnie, żeby to było jakoś porządnie. Przeraza, przeraza, nie przeraza, oko, przerazy. O, przerazy czytałem chyba. Czytałem. Zlecenie na górę. Utopce i... O, to sobie poczytamy. Aż 10 czaszek bargesztów? O kurde. Ja mam tylko 5. Nie wiem skąd wezmę kolejne 5, ale niedługo się o tym przekonamy. A my właśnie znajdźmy ognisko, pomedytujmy sobie do nocy i może spotkamy jakiegoś bakaresza. O! Jestem genialny. Obmyśliłem sprytny plan. Dobra, chodźmy tutaj, to jest ognisko, to sobie rozpalimy. Pomedytujemy sobie do nocy, no i być może spotkamy jakiegoś bargeszta.
Ognisko, 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 ognisko. O, proszę bardzo, obok podróżnego zapalimy sobie światełko na przyszłość. Dobra, wiem, że otrzymałem nowe talenty, aż 3 talenty. Parowanie, niech tu będzie. W siłę dałem wszystko, o, rozrąbałem. Dobra. To nie potrzebuję, tego też nie potrzebuję. Trzymałość, o. Inteligencja. Zręczność. Strzału nie chcę, parowanie też nie chcę. Czekajcie, może tutaj coś rozdam, co będzie mnie interesowało. To już jest rozwinięta na maksa praktycznie. Ból. Dy, co? Aha, przeciwnik ma poniżej. To tu i tu będzie fajnie. Szybki, a pan rozdamy sobie tutaj i tutaj. No i na końcu grupowy rozwiniemy. Takie małe streszczenie wszystkiego, co zrobię. Okej, okay, to wszystko. Mytujmy sobie do północy. Na północy niech będzie. To niepoważne. No dobra, okej. Okay. I teraz musimy poszukać bargesztów. Musimy zrobić aż 5 bargesztów. Może nawet więcej, nie wiem. Czy z każdego wypada ta... Vanessa Hood, co się tu dzieje? Wygląda na to, że panna Wesna ma problem. Spróbowałbyś niedelikatnie. O co jej chodzi? O co im chodzi, znaczy się? To co się o tej pięknej pani? Nie mogę się doczekać. To ty? Wiedźminie! Pomocy! Nie wtrącaj się, białowłosy! Żadnych potworów tutaj nie ma! Nie masz jaj, żeby walczyć z Wiedźminem, co łysy? Zamknij pysk, dziewko! Zaraz się przekonasz, jakie jajca ma prawdziwy mężczyzna! Za chwilę możesz nie mieć jajec. Okej, okay. O, rzuciłeś się na mnie. O, skacz, skacz, Gerard! Kurde, ty debilu, skacz, nie umiesz skakać, debilu? Oż ty debil jesteś. Powodzenia, Gerard, w przyszłości. Oj, rak! Kurde, nic nie widzę. Dobra, bijemy. Kolejny bandyta. Coś słabi są. A, ciebie palniemy sobie. Biegnij. O. I co? No dobij go ostatnim cięciem, Geralt. No i okej, nie ma bandytów. Pomożesz mi jeszcze trochę? Strasznie się boję tych psów i bandytów, a muszę wrócić do domu. No, oczywiście. Kapitan się nie odmawia. Ciężka maczuga. Utyfy. Czekajcie, utyfy. Ciężka maczuga. Sprzedamy to i tak. Czekajcie, bierzmy sobie wszystko, co tutaj jest. Topór żelazny temerski. Zabierz wszystko. Lekka maczuga. Nie chcę lekkiej maczugi. Ciężka maczuga. Dobra, idziemy tam. O kurde, jak ja z tą maczugą wyglądam, nie? To okej. Okay. Jezu, co ja noszę, zaraz sprzedam. Jak ja wyglądam, kurwa, jakiś barbarzyńca. Idziesz, Vanessa, chodź. Co, jestem jakiś ogr? Żeby łazić z tym toporkiem? I z tą maczugą? Bez komentarzów zbędnych. Ale czekajcie, krasnolud, gdzie jesteś, krasnoludzie? No tylko nie muszę gdzieś weszyć tutaj. Oś ty. Geralt? Zoltan? O, to cicho, ja potem pogadamy sobie. Ja muszę panią Vanessę Hood odprowadzić. Jesteś Vanessa! Shani! Tutaj jesteś? Już mieliśmy iść do domu twojego, to ty mieszkasz, co prawda? Vanessa, Vanessa, nie rób mi tego. A nagroda cię nie minie. No i co teraz, czekajcie. Dom Abigali. Jeszcze o to spóźniłem słownik. Skarż na niej na mapie. Dom Vanessa. A ja gdzie jestem? Tutaj! Czy tutaj pracujesz? Aż tak daleko? Pozdro.
To ty musisz dojeżdżać do pracy na miotra chyba. O, jest bagresz. Też jedno. No nie bijcie go, błagam was, ja muszę go zabić. Dobra, szybki styl i bijemy. No, jeszcze bez szczątków. No ta, srota i owata. Już wszystko, co ja chciałem wiedzieć. Szczątki. Dobra, zbierzmy sobie. O, czyszka bargasza. Czekajcie, mała przerwa. Dobra, jestem z powrotem, malutka przerwa. Dobra, i tak mamy jedną czaszkę bergesza. O, gór jeszcze, proszę bardzo. Co mieliśmy z gór wziąć? Sam nie wiem. Bijemy górę. Chodź tu. A ja ciebie silny chyba działa tylko. Ty Vanessa, proszę nie bij górę, bo on jest za ciebie zbyt potężnym przeciwnikiem. Margaret, kończy to. No i nie ma góra. Ty Vanessa, żyjesz? Żyjesz. Fajnie. Szczątki. Tylko chciałbym wziąć z niego. Pimfa amunicji. Kurde, sam już nie wiem, o co chodzi. Bem. Zrespił tu się kolejny bargesz. Bardzo bym tego chciał. Tu się zrespił. Potrzebujesz na tego 4 łby. Kurde, no nie zrespi się. O, fej. Okej, kurde, skręciłem. Dobrze idę chyba. Czekajcie, mapa. Dobrze idę. Tędy. O, jeszcze dwa, jak fajnie. Bijemy. Kolejny. Okej, fajnie. Ty, co teraz się dzieje? Psy. To te demoniczne psy. Nie bój się, już ich nie ma. Nie strasz się. Ja tylko pozbieram sobie szczątki, ich łby są dla mnie bardzo cenne. Idziemy dalej. Fajnie było, gdybyśmy spotkali jeszcze dwa kolejne psy, to by już było całkowicie sweet. Chodź, Vanessa. Idziesz na biegnij szybciej, kobieto. Ja czasu nie mam, robię po godzinach. Ty tego nie doceniasz. Kolejne psy się zaraz piją tutaj? No, prosiłbym bardzo. Chodź, Vanessa. Ja czekam na psy. Zrobcie się. O, jest, jeden piesek. Jeszcze tylko jeden chcę. O, dwa są, o, już jestem w niebie. O, trzy osoby. O, jedną za dużo, ale też może być. No dobra. Może go z igni walniemy. Poczekajcie, to było czwórka. Znaczy, dobij go, no! O, co się dzieje? Kolejna rozmowa z Vanessą. Wzięły się na nas, jakby coś nimi kierowało. Lepiej chodźmy, jesteśmy już blisko. Dobra. Zbierzmy sobie tylko te szczątki. Urlalak. Bem. Okej. Zebraliśmy już 10 głów bargesztów i musimy zgłosić się do Abigail po nagrodę. No oczywiście zrobimy to, kiedy będziemy do niej szli z powrotem. Gdzie z powrotem? No znowu do niej zajdziemy. Vanessa, chodź szybciej, skarbie. Chodź. Dobra, idziemy. Tutaj mieszkasz? No, już w końcu w domku. Fajnie, nie? Chodź. Jesteśmy już w domku. Nie musisz niczego bać. Jesteśmy na miejscu. Dziękuję. Nie wiem, jak ci się odwdzięczyć. Spotkamy się jeszcze? Nie wiem. Mieszkam z babcią. Nie chcę gorszyć staruszki. Czemu nasze spotkanie miałoby ją gorszyć? Zgorszy ją cokolwiek. Chyba, że będziemy się umawiać jedynie na wspólne modlitwy. Ale poczekaj. Znam jedno takie miejsce. Stary młyn. Jest tam cicho, spokojnie. Jakbyś czytał w moich myślach. Ale podobno tam straszy. Nie chciałabym, żeby przeszkodził nam duch młynarza. To nawet lepiej, że tam straszy. Nikt nie będzie się kręcił. A o duchy się nie martw. Żaden nie odważy się przeszkodzić Wiedźminowi.
No to do zobaczenia jutro po zachodzie słońca. Rozsypiemy trochę mąki. Przynieś z sobą winko. Ja zrobię coś dobrego do jedzenia. Okej. Okay. Czyli mówiliśmy się prawie no z Vanessą na randkę. Taką jakby. O, jeszcze kolejny bagerz. Czy barkarz. Barkarz. W ogóle coś mu robi ten dni? Sam już nie wiem. Rąk nie tak dużo energii. On naprawdę jeszcze nic nie robi temu bargaszowi. O, zawsze wiedziałem, że Igni to jest gówno. Dlatego Widźminie drugim nigdy tego nie rozwijałem. I co teraz? Tak w ogóle. Znowu wrócić się mamy do Abigail. Kurde, no znowu tędy idziemy. Co za fail. Dobra, niech tam będzie, nawet tak może być. O kurde, dobra, spacja. idziemy z powrotem. Geralt może wsuwać ten ukochany mieczyk. Już nam do niczego nie jest potrzebny. O, dziękuję. Idziemy. Nie obchodzi mnie już te psy, bargaszy, nie bargaszy, wale to. Do Mabigay. Jeszcze troszeczkę. No, lubię tak sobie ponucić. A, wale psy, niech sobie nawet mnie gonią. Nie obchodzi mnie już to. Gonicie mnie ciągle? Odczep się ode mnie, masz Igni! Ci nie zrobił praktycznie tego Igni. Bo pewnie jesteś tego duchem, że jesteś tam, żeby ci nie zrobił. Przynajmniej tak z tego wszystkiego wnioskuję, bo... Bo tak, bo to jest ogień, a on jest duchem. Czekajcie, spróbujmy tak. Nie wiem, to trzeba jakoś trafić centralnie w niego prawdopodobnie. Albo to przez niego przeleciało, bo też taka alternatywna istnieje. Ale na nie przejdziemy. Tamten sobie uciekł, odpuścił sobie, bo wie, że i tak mnie nie znajdzie, albo zajął się podróżnym. No tak, podróżnym się zajął. Tam nie obchodzi mnie podróżny. Idziemy do Abigail. Siemka Abigail. Gość w dom, cukier do szafy. Haha. Abigail. O, jeszcze Arwin u ciebie jest? Co on tu robi? Wiedźmin? Zapraszam. Co się stało temu mężczyźnie? Był niegrzeczny. Niektórzy klienci przychodzą tu dla zaspokojenia swoich żałosnych fantazji, których nie chcę spełniać. Mylą mnie z dziwką, a ja jestem przecież wiedźmą. Będę pamiętał. Nie bój się, wiedźminie. Nie jestem taka straszna, jeśli chodzi o poprzedniego klienta, to niebawem mu przejdzie. Ale co mnie odtrącasz? Ja chciałem z tobą pogadać, a ty po prostu wywaliłeś stąd. Podarunek. Okej, weźmy sobie ten podarunek i tak może być. Beczka, co masz w skrzyni? Jabłka, nie jabłka. Jabłka walka przedstawiająca człowieka. Ciekawe, do czego służy. Pierwszy raz widzieli w życiu lalkę. No, pozdro, Geralt. Zaproszenie magii. O, co to jest? Tak w ogóle, przeczytajmy sobie to. Co, magia? O! Dobra, pogadajmy sobie z Abigail. Czego chcesz? No więc tak, pohandrujmy. Przydam ci to. Darby nie są mi potrzebne zbyt bardzo. Czarny proszek też mi jest niepotrzebny. To mogę sprzedać też. I to też, okej, okay, dziękuję serdecznie. A to jeszcze... Czego chcesz? Wróćmy do sprawy bestii. Muszę wiedzieć, skąd wzięła się bestia. Czemu przychodzisz z tym do mnie? Zawsze słyszałem, że wiedźmy to mądre kobiety. Posiadające rozległą wiedzę w dziedzinie magii. No cóż, nie pomyliłeś się bardzo. Ale w tym przypadku nie będę mogła ci pomóc. Za to znam kogoś, kto może. Któż to taki? Ten mały chłopiec. Alwin. To silne źródło. Potrafi wieszczyć, wie o rzeczach, o których nam się nawet nie śniło. Jeśli podam mu pewną miksturę, powinien nam coś powiedzieć. Nie będzie to dla niego niebezpieczne? Nic mu się nie stanie. Nie musisz się tak nad nim trząść. Przynieś mi po prostu 5 kwiatków białego mirtu, który rośnie wokół wioski, a znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.
Jeśli nie znasz się na zielarstwie, mogę sprzedać ci książkę, gdzie wszystko jest opisane. Okej. Zaraz to pogadamy o tym zielarstwie. Czekaj, no Abigail, nie zostawiaj mnie samego, co się kładziesz do wyrka. Ja mam z tobą pogadać. Odpuściłaś sobie? Nie chcesz ze mną rozmawiać. O! Czego chcesz? Znalazłem twoje ogłoszenie. Świetnie. Masz czaszki bargestów? Tak, proszę bardzo. Zapłać, a będą twoje. Od razu wiedziałam, że dasz radę. A tu masz jeszcze korzeń mandragory. Wiele no, jeszcze uważa, że przyzwałaś bestię. A ty co uważasz? Jeszcze nic. Powiedz, jaka jest twoja wersja. Nie mam z tym nic wspólnego. Ale czekaj jeszcze, może chwilę pogadamy o temat handlu. Czytałem już, otrzymano korzeń mandragory. O, wszystko to sobie ustawimy. Na górę, tupce, szywierski. Dobra, już mogę z tą pogadać? O, czekaj Abigail, na mnie mam od ciebie kupić parę książek, przecież nie? Pohandlować, spokojnie. Czekajcie, bargeszty. Ale bargesztach mnie ten. Dobra, to kupmy. Tak, kupię to. I to. Okej. I dziękuję serdecznie. Teraz sobie poczytajmy to wszystko. Twory bagienne. O, okej. Topiec i o roślinach polnych. Okej. I co teraz? Mamy teraz znaleźć 5 składników białego rumu. Dla Abigail. Tylko skąd to wszystko wyczasnąć? Bargeszty? Co wy tu robicie? O, uciekaj. No proszę bardzo, uciekaj. Ja tam nie będę cię gonił. O, podróżnego zaczepiłeś, oż ty. Okej. No i tak, teraz mam znaleźć ten biały rum. Dobrze mówię, biały rum. Tylko skąd ten biały rum wytrzasnąć? Czytałem o tym głównie. Nie powiem o głównie, ale... Czekajcie, zadania. Piotki białego rumu. Do zajazdu mam iść? Czemu do zajazdu? Kolejny bargasz. Okej, no. Czytałem księgę, nauczyłem się o białym rumie, a nie mogę teraz białego rumu pozbierać. Bęberbem. Dobra, idziemy do tego zajazdu, może coś tam wykombinujemy. Może on gdzieś tu rośnie, ale ja w ogóle nie wiem, gdzie on rośnie. Nie on interesuje mnie to za bardzo. To naciskam tego Alta i szukam tego białego rumu, ale nigdzie go nie widzę. A weźmy do tego cholernego zjazdu, a coś na tym jest, nie ma tutaj nic. Fake. Poczekajcie, może gdzieś naokoło jest tu biały rum, skoro mnie tu przywiodło. Brama, ognisko, kurde, ogniska, nie ogniska. Nie ma, fail. A może zróbmy tak, prześpimy się troszeczkę, bo i tak już jest noc. Nie ma sensu łazić po nocach. Tu się respią co chwilę potwory. Do rana. Okej. Witam nas piękne niebo z padającym deszczem. Fek. Kowal. O, kowalu, kochany, u ciebie muszę sprzedać maczugę oraz topór. Wygląda na tym jak jakiś. Krasnolud. Najemnik, nie najemnik. To ci sprzedam. Tak.
I dać sprzedam. Okej, dziękuję serdecznie. Trochę kaski się zwróciło. No, idziemy tutaj. Okej, jesteśmy tutaj. Zoltan Chivay jest, oczywiście czeka na nas. Rybem Korczmasz, Venessa Hood. Stąd pogadam. Coś podać? Bywaj, do zobaczenia. A może kupił cię biały rum, czekajcie. Ale wątpię to, żebym u niej mógł kupić ten rum. Kwiatki, nie masz żadnego kwiatka, ofek. Dobra, pogadajmy z Zoltanem, coś tam może wykombinujemy. Geralt? Znalazłem dziwne kości. Wyglądają na krasnoludzką robotę. To kościany poker. Wspaniała rozrywka, mówię ci. Może nie wymaga takiego skupienia jak karty, ale emocje równie wielkie. Kości to nasz krasnoludzki wynalazek. Ostatnio po wojnie bardzo się rozpowszechniły. Nic dziwnego, każdy najemnik w to grywał. Zoltan, muszę pogadamy śledzić. Później, dobra. Pogadamy później. Wiemy co nieco na temat tej gry, którą prosimy nas, no. Poznałem to troszeczkę podstawy pokera, no ale nic się nie nauczyłem. Fuck. No przychodzą mi tutaj, a ja mam biały rum znaleźć. Jak ja mam biały rum znaleźć, skoro... Lokacja. No tutaj mnie przywiodło. A może Olaf mi przyda, nie Urofa, nie Urofa, nie będę mógł nic kupić. O, ale fake. Dobra, wejdźmy sobie stąd. Zobaczmy w ogóle, czy mam jakieś inne questy. Byśmy mogli zrobić przed tym białym rumem cholernym. Bo go nie ogarniam. Niewinna, ogon salamandry. Kurde. A może są jakieś, tu są dwa zadania. To... Trzech guli, o. kwas. Krew. Potrzebujemy krew guli do wykonania tego questa. Tylko kurde, ma może krew guli? Trupi jad, oko przerazy. Trupi jad, Boże. Nie widzę, żeby to było coś jakiegoś specjalnego. No kurde, no ma, czytajmy dalej, może to będzie to z... Na utopce. Mózgi utopców on przyniesie, komu to? Dla wielebnego, okej. Okay. Zajmiemy się tymi mózgami utopców, czekajcie. Jak jestem tutaj, wyjdę tutaj, to tam będę musiał iść tu. Kurde, miejsce mocy. A utopcy są tutaj, czyli muszę się znowu wrócić. O kurde, fake za fejkiem. No dobra, ale to zrobimy w tym odcinku. Tak. Jeżeli się podoba, subskrybujcie, oceniajcie, no i polecajcie. W następnym odcinku idziemy po te utopce, no i zajmiemy się białym rumem, może coś ogarnę w końcu. Tak więc, następnego odcinka, do zobaczenia.